Tylko ty i twoja muzyka. To sformułowanie zwykle oznacza po prostu relaks przy ulubionych albumach. Padają też słowa tylko ty, co w kontekście dźwięku może kierować nas jeszcze w jednym kierunku, a mianowicie w kierunku słuchawek. Bo w moim odczuciu żaden sprzęt audio nie daje takiego poczucia prywatności w obcowaniu z dźwiękiem jak właśnie one. I nieważne, czy masz żonę, dzieci, nadpobudliwego sąsiada, czy remont za oknem, nakładasz słuchawki na głowę i słuchasz, czyli znów tylko ty i twoja muzyka. Tak więc w dzisiejszym materiale przyjrzymy się propozycjom różnego rodzaju słuchawek, od tych najmniejszych typu True Wireless, po nieco bardziej wyrafinowane audiofilskie modele. Żyjemy w ciągłym pędzie, mało kiedy mając czas i miejsce na odsłuch ulubionych kawałków, korzystając z dużych, konkretnie audiofilskich słuchawek. Stąd też tak ogromna popularność malutkich True Wirelessów, które spokojnie mieszczą się w dłoniach, kieszeniach, torebkach, w zasadzie wszędzie. W tym momencie wkraczają one, całe na biało lub czarno, zależy jaki kolor wybierzecie. Bowers & Wilkins PI 5 to nie tylko kompaktowe słuchawki, to przede wszystkim legendarna jakość tego brytyjskiego producenta, zamknięta w pudełku, w którym to znajdziecie słuchawki, to one oczarują Was dźwiękiem. Gdybym miał streścić to, jak brzmiał, to najłatwiej powiedzieć, że wzięto kolumny serii 600, zmniejszono je o paręset procent, dorzucono wzmacniacze i akumulatory, czyli mamy liniowe i uniwersalne brzmienie pasujące do właściwie każdego gatunku muzycznego. Dodatkowo za jakość odpowiada obsługa kodeków SBC, AAC i aptX, które współpracują właściwie z każdym smartfonem. Takie słuchawki znajdą zastosowanie głównie poza domem, choć nikt nie zabroni korzystania z nich również pod dachem. Wszystko dzięki wysokiej mobilności i akumulatorom pozwalającym na aż 25 godzin łącznego czasu pracy. Łącznego, bo etui nazwane wcześniej pudełkiem pełni nie tylko rolę ochronną, ale jest też powerbankiem dla tych pchełek. Po rozładowaniu wystarczy włożyć słuchawki do pudełeczka i dać im trochę czasu na regenerację. A ładowanie całości odbywa się za pomocą portu USB typu C. Kabelek jest oczywiście w zestawie, jednak podejrzewam, że duża część z Was już zdążyła się zapatrzyć w takie przewody. Podsumowując, świetne brzmienie, produkt premium, brak przewodów, czyli pełna swoboda, w skrócie słuchawki PI 5. Polecam! Prawdziwym hitem sprzedaży były japońskie słuchawki Audio-Technica ATH M50XBT, dostępne teraz w odświeżonej wersji z dwójką na końcu. Dlaczego są one tak popularne? Wszystko za sprawą studyjnego rodowodu tego modelu, który niejako wymusił ich liniowy charakter brzmienia. W końcu omawiany sprzęt to bezprzewodowa wersja słuchawek wykorzystywanych w wielu studiach nagraniowych. Myślę, że taka rekomendacja jest bardzo przekonująca, a przy okazji opisująca to, jak te słuchawki brzmią. Połączenie Bluetooth wykorzystuje kodek LDAC, zapewniający stabilność i precyzję brzmienia. A w razie potrzeby można też skorzystać z SBC lub AAC, a zarządzać ich pracą możemy z poziomu aplikacji Audio-Technica Connect. Znajdziecie tam też korektor brzmienia, którym dopasujecie brzmienie słuchawek do swoich potrzeb. M50XBT2 będą działać nieprzerwanie przez nawet 50 godzin. To imponujący wynik stawiający je w ścisłej rynkowej czołówce. By Wam to zwizualizować, na przykład z Warszawy do Tokio leci się niemal 14 godzin. Możecie więc polecieć do stolicy Japonii słuchając cały czas muzyki, wrócić robiąc to samo i... W dalszym ciągu zostanie Wam nie ponad 20 godzin słuchania. Jeśli jednak już dojdzie do tego, że będziecie musieli je naładować, to pozwoli na to popularny port USB typu C. Szybkie ładowanie powoduje, że 10 minut da kolejne 3 godziny pracy słuchawek. Jednak funkcjonalność audiotechniki nie kończy się na połączeniu Bluetooth, bowiem na obudowie znalazł się też port AUX, do którego podłączymy stacjonarne wzmacniacze, amplitunery, odtwarzacze i urządzenie mobilne itd. itd. Oczywiście przewodowo. W zestawie znajdziemy stosowny kabelek, to też nie musicie go od razu szukać po sklepach. Czyli znowu ustalmy. Prawdziwe liniowe brzmienie, komfort na głowie, czas pracy, który zachęca do podróży na drugi kontynent, możliwość korzystania bez przewodów lub klasycznie, w skrócie słuchawki M50XBT2. Znów polecam. A co jeśli posiadasz już duży system Hi-Fi? Z doświadczenia wiem, że mocno to rzutuje potem na oczekiwaniach względem przyszłych słuchawek. Jeśli masz w domu duże stereo, to znaczy, że jesteś już osłuchany i nie zadowolisz się pierwszą lepszą propozycją. Potrzebujesz czegoś, co wyznaczy kierunek, wniesie jakość, pozwoli słuchać muzyki na słuchawkach bez poczucia straty względem dużego Hi-Fi. W przypadku takiego scenariusza mamy dla Was dwie propozycje. Pierwsza to Bowers & Wilkins PX7, najwyższy model słuchawek od Brytyjczyków. Są one bezprzewodowe, naokołouszne, przez to bardzo wygodne. To, że obsługuje Bluetooth, nie zamyka Wam jednak drzwi do słuchania muzyki w sposób tradycyjny przewodowy. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy oczywiście to AUX jack 3,5 mm, drugi zaś to USB typu C do komputera. Ten wykryje je jako zewnętrzna karta dźwiękowa i przekieruje dźwięk prosto do PX-ów.
Telefon połączycie najczęściej za pomocą Bluetooth, który obsługuje kodeki aptX HD oraz Adaptive, SBC i AAC, a więc obsłuży dźwięk wysokiej jakości. Akumulator pozwoli na cały dzień odsłuchu, a nawet nieco więcej, bo wydajność da nam 30 godzin odsłuchu. Będąc poza domem, docenicie naprawdę skuteczny układ aktywnego wyciszania hałasu, który nie degraduje grającej muzyki. A żeby było jeszcze ciekawiej, nie musicie zawsze pauzować muzyki przyciskiem lub z poziomu telefonu. Wystarczy zdjąć słuchawki z głowy, bowiem w muszlach znajduje się sensory zbliżeniowe. Otoczenie możemy słuchać też za pomocą trybu Ambient Sound, który odtworzy wszystko, co jest dookoła nas z przetworników PX7. Za jakość brzmienia odpowiadają przetworniki zaprojektowane przez ten sam zespół inżynierów, którzy stoją za kolumnami Bowers & Wilkins serii 800 Diamond. I to właśnie dlatego PX7 oferuje jakość Hi-Fi w mobilnym wydaniu. Osobom nieco bardziej skupionym na słuchaniu muzyki w domu proponujemy prawdziwego Mercedesa wśród słuchawek. Dlaczego właśnie Mercedesa? Bowiem Audese LCD2 korzystają z przetworników planarnych, z których ten amerykański producent jest znany. Oferują niespotykaną dynamikę połączoną z wysoką detalicznością w całym zakresie częstotliwości. To słuchawki absolutnie wyjątkowe i warte każdej wydanej na nie złotówki. Warto je przymierzyć przed zakupem, są bowiem dość duże, a przez to nie uciskają głowy, raczej dając poczucie otulenia. Komfort gra tu pierwsze skrzypce wraz z jakością dźwięku. Mimo dość niskiej impedancji, która wynosi zaledwie 70 ohmów, warto zasilić je czymś nieco wydajniejszym niż telefon, do którego i tak potrzebowalibyście przejściówki. Najlepiej, jeśli wykorzystacie do tego celu oddzielny wzmacniacz słuchawkowy, a jeśli posiadacie wzmacniacz zintegrowany z dobrej klasy wyjściem słuchawkowym, macie już z górki. My często podpinamy słuchawki LCD2 do Koplanda DAC 215. Wtedy też można usłyszeć, na co je stać. I tak, doskonale zdaję sobie sprawę, jak teraz brzmię, czyli wychwalam słuchawki za kilka tysięcy złotych, ze wzmacniaczem za kolejne kilka tysięcy złotych. Mam jednak nadzieję, że posiadacze tych zestawów poprą mnie w komentarzach. Dobiliśmy do brzegu, czyli teraz pora na rozdanie zaproszeń. Tak więc zapraszam Was do najbliższego salonu sieci Top Hi-Fi and Video Design. Obecni na miejscu specjaliści odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania oraz podpowiedzą, jakie wybrać słuchawki. Zawsze w odniesieniu do Waszych potrzeb. Małe czy duże, bezprzewodowe czy może te z kablem, nieważne, mamy je wszystkie. A jeśli chcecie najpierw sprawdzić co i jak, warto wpisać w przeglądarce adres www.tophi-fi.pl. Znajdziecie tam dużo informacji na temat sprzętu audio, to również przydatne narzędzie, by móc podjąć świadomą decyzję. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, dzięki wszystkim za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.